Witam serdecznie. Chciałem Ci zaprezentować i pochwalić się, jaki nabyłem nóż, w sumie to noże, od zwierzaka, za któremu bardzo, bardzo dziękuję. Nie chciał, żeby mówić ceny, więc nie będę mówić, za ile kupiłem. Nie piszcie w komentarzach zapytań o cenę, bo po prostu nie będę udzielać. Ale przejdźmy do prezentacji. Taki nożyk, malutki, bardzo poręczny, dobry do skurowania, ostry. Oczywiście w całości jest zrobiony własnoręcznie, znaczy własnoręcznie przez zwierzaka. Bardzo wygodny, lekki, mocny, ostry. Nic więcej o nim za bardzo nie mogę powiedzieć. Zresztą no, poręczny jest do prac drobnych. Tu jest główny nóż, który mi zwierzak zrobił. Pochwę też on zrobił. Wszystko jest tutaj własnoręcznie robione. Ze skóry bardzo grubej. Osobiście tylko zwierzak chciał, żebym dorobił guzik, bo po prostu nigdzie nie mógł tam koło siebie dokupić, więc dokupiłem i jemu też kupiłem i wysłałem. W ten sposób wszystko wygląda. Poprosiłem go też, żeby zrobił logo, więc zrobił, za któremu też dziękuję. Nóż wygląda w ten sposób. To jest ostrze zrobione z pilnika. Jak będziecie widzieć, to jeszcze pozostałości. Bo troszkę słabe światło mam, ale tutaj widzicie, że to był pilnik. Ostrze jest twarde. Dzisiaj byłem nawet w lesie, troszkę tam nim powalczyłem w drewnie. Co mogę powiedzieć przy pierwszym użyciu? Bo dzisiaj akurat pierwszy raz go używałem w terenie. Troszkę, bo troszkę. Bardzo dobry jest do korowania drzewa. Z powodu takiego, to jak widzicie, zwierzak mi zostawił taką nadlewkę. Znaczy nadlewkę. Takie ostrze, bo powiedział, że mogę sobie to naostrzyć, żeby mieć po prostu czubek dwusieczny. Ale jednak zostawię tak, jak jest, z powodu takiego, że do mojej dłoni się to dobrze układa i mogę korować. Dlatego jest fajnie wygięty. Ostrze tutaj, ten czubek, dobre jest do ściągania kory. Może zademonstruję, jak ściągam korę tym nożem. Sprawdzimy, jak się koruje. Nadaje się. Dzięki temu wygiętemu ostrzu się nie kaleczy kory tym, tylko po prostu się obskrobuje ładnie. I można ładne kawałki sobie powycinać. Oczywiście, jak zawsze mówię, z leżących drzew, nie ze stojących. Jest to nóż dosyć ciężki. Więc też dobrze nim jest ścinać jakieś gałęzie na opał, bądź po prostu ścinać.
Waga noża robi robotę. Ostry. Polecam. Moim zdaniem jest to dosyć mocno zahartowany nóż. Do lasu, bądź do krzaków, bądź po prostu do użytku w drewnie, dobrze mieć bardziej zahartowany nóż, gdyż po prostu się nam za szybko nie stępi. Fakt faktem, będzie trzeba później troszkę więcej czasu poświęcić na jego naostrzenie, ale no, moim zdaniem dobrze. Jeszcze go poprosiłem, żeby mi zrobił swoje logo, więc po prostu wydziurkował mi napis zwierzak, zwierz. Rękojeść, oczywiście jest to z rogu jelenia, czy tam Daniela, nie wiem co tam u nas po lasach chodzi. Jak zauważycie, rękojeść nie jest równo do ostrza. Nie myślcie sobie, że to jest wada, absolutnie. Ja jestem praworęczny i dzięki tej krzywiźnie bardzo dobrze mi się on układa w dłoni. Naprawdę lepiej niż rękojeść mory czy jakiegoś innego noża. Bardzo dziękuję zwierzakowi. Jakby ktoś chciał, oczywiście nie taki sam, ale podobny nóż, to po prostu pod filmem umieszczę linki do jego filmów. Naprawdę zapraszam, bo gościu ma ogromną wiedzę. Nie tylko na temat robienia noży, ale i na temat survivalu, bądź tego typu tematów. Dodatkowo do tego małego noża, oczywiście na jednym z filmów zwierzak go przedstawia, bo go nosił w kolbie od swojego karabinku. Dorobiłem sobie jeszcze w domu taką małą pochewkę z miękkiej skóry. Zszyłem tutaj dratwą lnianą. Do środka wrzuciłem sobie takie oto małe krzesiwko. Tak, na razie czego. Tutaj przyczepiłem kawałek paracordu, bo zawsze to jakiś dodatkowy sznurek. To mniej więcej w ten sposób wygląda w całości. Noszę sobie to na szyi, jak idę do lasu, albo po prostu. Jak zwykle, dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam na filmy zwierzaka, bo naprawdę robi dobre, nawet bardzo dobre. Tradycyjnie życzę miłego dnia bądź wieczoru, zależy kiedy mnie oglądacie. Cześć!